Budżetu nie ma, są za to podwyżki cen biletów NZK. Rusza Młodzieżowy Uniwersytet Zielonogórski. Dziś Światowy Dzień Kota. Kronika Lubuska, Łukasz Chybiński. Witam Państwa. Kilka godzin pytań i dyskusji, a Zielona Góra nadal nie ma budżetu. Ma natomiast droższe bilety MZK. Podwyżki to jedyny owoc wczorajszych obrad radnych. Za bilet jednorazowy najprawdopodobniej już w kwietniu zapłacimy 2 zł i 40 groszy. Podwyżka zwiększyła wpływy do kasy Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale mimo to MZK potrzebuje dotacji. Normalny przejazd autobusem MZK będzie kosztował 2 zł i 40 groszy, natomiast bilet miesięczny 76 zł. Zielonogórscy radni podnieśli ceny biletów o 20%. Na więcej zgodzić się nie mogli, bo jak zaznaczają, to mocno odbiłoby się na kieszeniach mieszkańców. Jest to rozwiązanie, tak jak mówię, kompromisowe. Szkoda, że nie poparte przez wszystkie kluby, bo myślę, że każda podwyżka, która gdzieś tam zbliża nasze stanowiska, powinna zadowalać także SLD. A tak, podwyżki o 20%, a nie 50%, jak zakładał magistrat, odbiją się na Miejskim Zakładzie Komunikacji i kształcie tegorocznego budżetu. Mniejsze wpływy z biletów do kasy MZK oznaczają większe dotacje dla zakładu, ale z kasy miejskiej. Te podwyżki miały na celu nie to, aby pracownikom żyło się lepiej, tylko aby ten zakład mógł dużo lepiej funkcjonować. No, ta podwyżka, która została w tej chwili przyjęta satysfakcjonująco, absolutnie nie jest. Żeby znaleźć pieniądze, które pozwolą utrzymać MZK na przyzwoitym poziomie, prezydent będzie musiał przesuwać pieniądze z innych budżetowych zadań. Już zapowiada, że m.in. ze szkolnictwa, administracji, kultury i sportu. Szuka tych oszczędności, znajduje niemalże w każdej dziedzinie, każdą dziedzinę budżetu będzie uszczuplał, tak aby te pieniądze znaleźć, ale i tak ostateczne zdanie należy do radnych, bo to oni decydują o tym, jaki będzie ostateczny kształt tego budżetu. Radni poszczególnych klubów mają swoje wizje tego, jak powinien wyglądać budżet Zielonej Góry, no i oczywiście, które z zadań powinny być priorytetowe. Te niekoniecznie pokrywają się z koncepcją przygotowaną przez prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że zacznie się kolejna już ratuszowa przepychanka. Chcemy na pewno przekrócić budżet Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Chodzi nam o to, żeby festiwal piosenki rosyjskiej, jednodniowy festiwal, pan prezydent całkowicie zorganizował z zewnętrznych źródeł. Dzięki temu moglibyśmy 1 000 000 przeznaczyć na dotacje dla MZK. PO i PiS doszły już do porozumienia w wielu budżetowych kwestiach. Radni Platformy po wczorajszej sesji analizowali poprawki, jakie prezydent wprowadził do budżetu. Mają już gotowe swoje propozycje, wiedzą, z czego ciąć i liczą, że wszystko pójdzie po ich myśli. My zaproponujemy cięcia tam, gdzie niestety prezydent tych cięć nie zaproponował zbyt dużych, a sądzimy, że są to zbędne wydatki, między innymi na promocję. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest rozczarowany wczorajszą postawą radnych koalicji PO-PiS. SLD zaznacza, że gdyby proponowane wcześniej podwyżki stały się faktem, ratuszowa batalia o budżet swój finał znalazłaby szybciej. Można się pokusić o takie porównanie, że gdyby radni PO-PiS-u byli neurochirurgami, to obawiam się, że żaden pacjent zdrowy by spod ich ręki nie wyszedł. Radni właśnie obradują nad budżetem miasta. Poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Bogusław Wątor sprzeciwia się działaniom Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie obniżania dotacji na budowę orlików. Poseł będzie interweniował w ministerstwie na rzecz budowy większej liczby boisk w Lubuskiem. Posła Wątora zarząd województwa nie wypełnia szablonowego programu Platformy Obywatelskiej, czyli budowy orlików. W tej sprawie interweniował w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ja dzisiaj nie zwołałem konferencji jako przewodniczący SLD, tylko jako parlamentarzysta, członek Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i odnoszę się do zagadnienia problemu realizacji na terenie naszego regionu programu, który dla rządu Donalda Tuska, który dla Platformy był sztandarowym programem, a w naszym regionie ten sztandarowy program Platformy Obywatelskiej przez członków Platformy Obywatelskiej, którzy rządzą tym województwem, jest po prostu niszczony. Budowę orlika oszacowano na 900 000 zł. Według założeń rządowych orliki są w 1/3 finansowane z budżetu ministerstwa, w 1/3 z finansów samorządu województwa, a pozostała część to pieniądze beneficjentów, najczęściej gminy. W województwie lubuskim 300 000 zł na budowę orlików dostaną tylko te gminy, w których boisk jeszcze nie ma. Pozostałe otrzymają tylko połowę tej kwoty. Według posła Wątora jest to sytuacja niedopuszczalna. Jest to jedyny, na moją wiedzę, przypadek województwa, gdzie zmieniono regułę gry. W
trakcie już realizacji tego programu. Czegoś takiego po prostu do tej pory nie było. Poseł Wontor sprawy nie zamierza zostawić i liczy na spotkanie samorządowców z lubuskimi parlamentarzystami. W połowie marca rusza Młodzieżowy Uniwersytet Zielonogórski. Podczas 6 zjazdów uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poznają obsługę mikroskopu, nauczą się montować film, będą obcować z prawdziwą sztuką oraz sięgną gwiazd. Młodzieżowy Uniwersytet w tym roku startuje po raz drugi. Była to formuła objazdowa, jeździliśmy z wykładami popularnymi do szkół. Takich spotkań się odbyło 147 w ubiegłym roku. Wzięło w nich udział prawie 9 tysięcy młodych ludzi. Tegoroczna formuła studiów jest trochę inna. 50 uczniów szkół średnich będzie uczestniczyło w weekendowych zajęciach na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tematów będzie 6. Pierwsze o biologii. Koleżanka będzie tutaj proponowała zajęcia z analizy materiału kostnego. Kolega zoolog będzie zajmował się paleozoologią. Będą zajęcia z mikroskopii, z technik mikroskopowania, przygotowywania preparatów. Na pozostałych wykładach uczniowie będą mieli między innymi warsztaty dziennikarskie, matematyczne i plastyczne. Wykładowcy zapowiadają, że zajęcia będą ciekawe i prowadzone w taki sposób, aby zachęcić do pogłębiania wiedzy. Liczba miejsc na Młodzieżowym Uniwersytecie jest ograniczona, dlatego trzeba spieszyć się z zapisami. Druki podań znajdują się na stronie internetowej akcji. Można je składać do 1 marca. Zajęcia na Młodzieżowym Uniwersytecie są darmowe i są częścią akcji promocyjnej Zielonogórskiej Uczelni. Leon Kruczkowski to stary komunista, a lubuski myli się z lubelskim. Takie głosy słychać wśród zwolenników zmiany nazwy i patrona Teatru Lubuskiego imienia Leona Kruczkowskiego. Sprawdziliśmy, czy jest szansa, żeby budynek przy Alei Niepodległości przechrzcić na Teatr Dramatyczny w Zielonej Górze. Teatr Lubuski imienia Leona Kruczkowskiego. Nazwa, trzeba przyznać, mało zielonogórska. Nic dziwnego, że pojawiają się głosy, by ją zmienić. Oczywiście, Teatr Dramatyczny w Zielonej Górze. No, jeśli komuś przeszkadza, Kruczkowski. Jeżeli, te, no więc... No. Ale wtedy krótka, ładna nazwa i ewidentny kazana z tym miastem. W Zielonej Górze. Aktorzy, którzy od lat są związani z zielonogórską sceną, twierdzą, że przez nią jesteśmy myleni z Lublinem. Dlaczego Lubuski? Ja właśnie najbardziej mam pretensje do tego, że gdy mówię komuś w Polsce, że pracuję w lubuskim teatrze, to aż do Lublina cię wygnało. I ja wtedy mówię, nie, lubuski, bo ziemia lubuska dla ludzi spoza tego regionu nic to nie znaczy. Problem jest również z patronem, bo kim dla zielonogórzan jest Leon Kruczkowski? Z tego, co wiem historycznie, to on był kolegą jednego z działaczy politycznych w dawnych czasach i kiedy umarł, chyba w obozie byli razem, to człowiek wymyślił, że no to słuchajcie, zróbmy z niego patrona naszego teatru. Kruczkowski w postaci patrona jednym przeszkadza, inni wręcz przeciwnie, chcą, żeby został na stanowisku. W końcu teatr nosi jego imię od 1964 roku. Bardzo często chodziliśmy ze szkołą i podstawową i z liceum chodziliśmy do teatru i był to dla mnie zawsze teatr imienia Leona Kruczkowskiego. Chodziliśmy na przykład, oglądaliśmy Niemców Leona Kruczkowskiego i po prostu tak mi się kojarzy, dlatego mnie na przykład nie razi. Bo jeśli nie Kruczkowski, to kto? Aktorzy nie chcą decydować. Proponują, żeby patrona wskazali zielonogórzanie. Dyrektor teatru Robert Czechowski jest otwarty na propozycję. Najrozsądniej byłoby, gdybyśmy przeprowadzili taki rodzaj ankiety swoistej wśród naszych widzów i historyków, badaczy historii naszego teatru. Może skończy się po prostu na Teatrze Dramatycznym w Zielonej Górze. Z Lublinem nikt nas już nie pomyli, a dramaturgia pozostanie. Nieruchomek bądź nieruchomiks. Na zielonogórskiej Starówce pojawi się kolejny bachusik. Przypominamy, to inicjatywa, którą zapoczątkował zielonogórski magistrat. Pierwsze figurki kupiło miasto, kolejne czekają na osoby prywatne. Bachusiki przypadły już do gustu mieszkańcom Winnego Grodu. Co ciekawe, nie każdy wie, że w Zielonej Górze mamy 5 takich figurek.
Na zielonogórskiej Starówce jest ich 5, niektóre schowane pod ziemią, inne gdzieś wysoko w przestworzach. Zielonogórzanie już zdążyli je polubić i czekają na kolejne. To chyba jest pierwszy albo drugi, który udało mi się znaleźć. Ale szukam uważnie i spoglądam na kamienice, bo ponoć mają jakieś wisieć, więc to jest ciekawa akcja. Popularne bachusiki można spotkać głównie przy ratuszu, a jeden z nich wspina się na wieżę głodową. Oryginalne figurki na deptaku to inicjatywa, którą w zeszłym roku zapoczątkował magistrat. Urząd miasta zasponsorował pierwsze bachusiki, natomiast kolejne mogą wykupić osoby prywatne. Rozrasta nam się grono bachusików na deptaku. Już w najbliższym czasie pojawi się bachusik związany z fundatorem, czyli z jedną z zielonogórskich agencji nieruchomości. Do grona bachusików już wkrótce dołączy nieruchomek bądź nieruchomiks, bo nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie się nazywa. Waży 19 kg i będzie go można spotkać na jednej z kamienic przy Kazimierza Wielkiego. Powstają, jak widać, nowe bachusiki, powstają projekty kolejne, które mają się pojawić we wstępnie ustalonych miejscach, no zatem akcja rusza powoli do przodu. Magistrat zapowiada, że zainteresowanie bachusikami cały czas rośnie i już w najbliższym czasie na Starówce będą pojawiać się kolejne figurki. Miłośnicy dachowców i persów zapewniają, że koty są najpopularniejszymi zwierzętami domowymi. Podobno goszczą w 1/3 domów. Dziś Światowy Dzień Kota. Zamiast rozpieszczać naszych domowych pupili, zwróćmy uwagę na te bezdomne, głodne i zaniedbane. Kreska ma 4 miesiące. Od tygodnia mieszka w zielonogórskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Dziś jej dzień, Międzynarodowy Dzień Kota. Obchodzimy go po to, by uwrażliwić ludzi na często ciężki koci los. Taki jak Kreski, która szuka ciepłego domu. Przyjacielska, mruczy, domaga się pieszczot. Jest bardzo spokojna, zwraca swoją uwagę przy sprzątaniu pracowników, ma apetyt. Można byłoby ją polecić spokojnie do domu z małymi dziećmi, dlatego że nie drapie, nie gryzie, nie prycha. Oprócz Kreski w zielonogórskim przytulisku mieszka 8 innych kotów. Skubi trafił tu z obciętym ogonem, jest lękliwy i boi się zaufać. Kuzyn miał przeciętą łapę, jego pana nie było stać na leczenie. Każdy, kogo przejmuje los dachowców, może wyciągnąć pomocną dłoń. Trzeba ze sobą zabrać dowód osobisty, jakiś kartonik, kontenerek, kocyk, żeby kotka stąd zabrać. Następnie pojawić się w biurze, jeżeli już kotek został wybrany tutaj z pomocą naszych pracowników. Wypełnić krótki wywiad przedadopcyjny, następnie podpisujemy umowę i właściwie to jest wszystko. I opłata symboliczna tutaj za kotkę jest 10 zł. Kot, choć ma dziką naturę, może zostać wiernym przyjacielem na życie. Warto o tym pamiętać nie tylko w Światowy Dzień Kota. Karnawałowe szaleństwo trwa. Na parkiecie pojawiła się królewska para, czarownica, kowboje i kilkunastu innych przebierańców. Wczoraj w Centrum Usług Socjalnych odbył się bal walentynkowy. Na parkiecie bawili się seniorzy z Sulechowa i Zielonej Góry. Na kilka godzin sala konferencyjna Centrum Usług Socjalnych zamieniła się w balową. Na parkiecie szaleli sulechowscy i zielonogórscy seniorzy. Pretekstem do balu były walentynki. Seniorzy musieli przebrać się w karnawałowe stroje, które były oceniane. Na ten wieczór oprócz ciepłego posiłku, które seniorzy sami przygotowali, przy pomocy też kuchni tutaj naszej z Centrum Usług Socjalnych, mamy zabawy, będą konkursy, więc dużo ciekawych rzeczy, jak co roku się tutaj będzie działo. Podczas balu odbył się konkurs na najciekawsze przebranie. W komisji oceniającej stroje seniorów była dyrektor Centrum Usług Socjalnych i burmistrz Roman Rakowski. Komisja miała trudne zadanie, bo na sali tańczyli m.in. para królewska, klaun, żołnierz i Szkoci. I to właśnie do nich trafił laur zwycięstwa. Nagroda. Brawo jeszcze raz! Humory dopisywały przez całą imprezę, a na parkiecie cały czas było tłoczno, choć większość tancerzy miała ponad 70 lat. Uczestnikom balu nie brakowało także pomysłów na przebranie. Jestem starą czarownicą taką. Jestem stara czarownica, ha, ha, mogę na was czary rzucić. Koronę mąż też sobie robił, a ja tak jest kupna. Tak jak państwo widzą, nie? Zwykłe, normalne, zwykłe z kartonu. Kupiłem kawałek kartonu, wyciąłem. Jesteśmy kowbojami z Zielonej Góry, no ja jestem Stanisław, to Jan. Muzyka i dobre humory seniorów okazały się zaraźliwe, bo na parkiecie pojawiła się także komisja i organizatorzy imprezy. Thank you.
To wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Ja w imieniu całego zespołu zapraszam na jutro na Kronikę Lubuską tradycyjnie o 17:15. Do zobaczenia.